Witaj w przestrzeni Estetyczne Rozmowy Akademii Estetik. Miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów medycyna estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie biznesem beauty. Rozgość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaestetik.pl i sociale o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich tutaj słuchaczy Estetycznych Rozmów, najnowszego podcastu dedykowanego właśnie dla profesjonalistów, dla właścicieli klinik, gabinetów kosmetologicznych. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Ja zawsze mówię, że jest wyjątkowy, ale się śmieję, że no każdy mój gość jest wyjątkowy, dlatego tak też rozpoczynam. Bo dzisiaj będziemy mówić, słuchajcie, moi drodzy, o biznesie. O biznesie i marketingu tak naprawdę, o brandingu. Dzisiejszym gościem najnowszego odcinka jest Jagoda Joanna Mnich, która jest właścicielem agencji brandingowej, marketingowej, odpowiada właśnie za tworzenie i koncepty nowo powstałych marek. No i bardzo mi miło Cię widzieć tutaj w studio. No cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy się dzisiaj, słuchajcie, z Wami podzielić takim, myślę, bardzo ciekawym dla Was zagadnieniem, przed którym stoi każdy właściciel, twórca, nie wiem, wizjoner, osoba, która mówi, okej, chcę mieć swoją markę, chcę zbudować świadomie swoją markę, bo pamiętajmy, że marka to jest właśnie ta nasza klinika, ten nasz gabinet, który tworzymy. I bardzo chciałam właśnie zapytać eksperta, którym jest Joanna. Czasami będę mówić Joanna, czasami Jagoda, dlatego tak, że te dwa imienia Joannie są bliskie. I chciałam zapytać, Joanno, ciebie, co uważasz, na co powinien zwrócić uwagę właściciel, kiedy podejmuje taką świadomie decyzję, okej, buduję markę mojego miejsca. No jasne. Myślę, że warto byłoby zacząć w ogóle od rozróżnienia dwóch rzeczy, jakimi są tożsamość marki i wizerunek marki, bo często jednak są one używane naprzemiennie, w zależności od tego, jakie tam nomenklatury w danej firmie funkcjonują. Jest na samym początku najlepiej jest w ogóle sobie pomyśleć o tym, jak troszeczkę jako o sobie, o personie, właśnie takiej, którą też często używamy w strategii, że tożsamość marki to jest taką samą tożsamością, jaką my mamy tożsamość. Jakby mamy coś do powiedzenia, jesteśmy kimś, mamy jakiś dany charakter. I pierwszym krokiem na pewno jest to, że firma musi sama w środku, w sobie wiedzieć, jaką tą tożsamość ma i co ona chce powiedzieć i jak chce być słyszana, jak chce być rozumiana. Zatrzymam się tutaj, bo wiesz, to jest bardzo podobne do tego pytania, które ja zadaję w klinikach, czyli jaki jest twój klient? Tak. I wtedy najczęściej, to już ci od razu odpowiem, że najczęściej otrzymuję odpowiedź, no wiesz, różny. Mamy różnych klientów, wszystkich. Ja mówię, nigdy tak nie jest. Zawsze jest to taki core, ta osoba, która się z tobą będzie identyfikować. I teraz ta tożsamość marki, to jest absolutnie, ja tak samo to potwierdzam, ale to jest bardzo trudne, prawda? Tak, tak, bo to jest moment, w którym w ogóle musimy się zmierzyć z tą decyzją. Jakby gdzieś tam, jakby wiemy, jak jest prowadzić biznes i jakby ryzykowanie bez jakby takiego przekonania, 100% pewności, bez tej misji, jakby na pewno jest problematyczne. Jest trudne, jest ciężkie, ale nie da się bez tego. Ale możesz powiedzieć mi, jak naprowadzić tutaj naszych słuchaczy, jak ktoś na przykład właśnie teraz w tym momencie jest po tej drugiej stronie i sobie mówi, okej, dobrze, ja właśnie będę za rok otwierać swój biznes, no to jak mam,
Jak naprowadzić go, żeby umiał zdefiniować sobie tą tożsamość marki? Tak. Na co powinien, nie wiem, co sobie powinien wypisać, jakie odpowiedzi? No powiem ci, że ja najczęściej idę z takim ogromnym briefem, którego nikt nigdy nie lubi, bo po prostu on wymaga jednak tego, żeby usiąść na spokojnie, żeby, no wymaga pracy, której nikt za nas nie zrobi, no tak. Choćby nie wiem co, żadna agencja, żaden tak. specjalista. I często jest tak, że jakby ludzie, marki wpisują w tym briefie takie rzeczy, które są dość wyświechtane, dość proste, jak na przykład, no zapytamy się firmy, jaka ona jest i co jest jej mocną stroną i ktoś powie mi profesjonalizm. I ja sobie myślę, no okej, ale profesjonalna jest teraz w sumie prawie każda tak. firma chce być pozycjonowana jako profesjonalna, więc warto chyba jest być takim trochę nadgorliwym i tak przyciskać do jakby głębszego analizowania tej odpowiedzi w momencie, kiedy myślimy, że jesteśmy personalni, profesjonalni. Tak. Jakby co za tym stoi, jakby dlaczego my jesteśmy profesjonalni i dlaczego to ma być naszym wyróżnikiem. Jak będziemy tak sobie drążyć i drążyć i drążyć, to też faktycznie dojdziemy do tego naszego clue, gdzie, gdzie, bo może być tak, że jesteśmy naprawdę ten profesjonalizm jest naszym jakimś wyjątkowym wyróżnikiem. Prawda? Tylko ja to tak jak też z tymi odpowiedziami a propos klinik, że my mamy indywidualne programy zabiegowe. No to ja, no 99,9, wszyscy mają indywidualne programy zabiegowe, a naprawdę indywidualny program zabiegowy może być indywidualnym programem zabiegowym, ale musi spełnić pewne parametry. Tak, nie? Tak. Właśnie znalezienie czegoś, tak, dobrym pytaniem jest zapytanie się samego siebie, co tak naprawdę mnie wyróżnia. Tak naprawdę. I to też jest bardzo taki ciężki moment w trakcie w ogóle budowania brandingu, budowania wizerunku, bo znajdziemy sobie jakąś tam rzecz, która nas wyróżnia. I to też jest dość częsta akurat rzecz, że jakby zapominamy właśnie, no i tak, i ten branding trochę idzie w zapomnienie, bo my sobie pracujemy i robimy różne rzeczy, nowe projekty, nowe cele, nowe produkty. I nagle widzimy, że cała konkurencja jest taka inna niż my, a my tego nie mamy. I nagle wszyscy zestresowani po prostu zaczynają być też tacy. I zatracamy to. Więc jakby w ogóle w brandingu też nawet chodzi o to pilnowanie tej swojej unikalności. I tak. Ja bym z takich porad dla osób, bo ja to sobie tak wyobrażam, że ty dajesz ten taki początek, przygotowujesz to wszystko, jakby opakowujesz na początku te właśnie, zbierasz myśli tych właścicieli, ale później ja sobie myślę, żeby to w praktyce właśnie nie uciekło, to zresztą korporacyjne tak podmioty bardzo często robią, że w takich pomieszczeniach socjalnych albo na tych open space'ach jest naprawdę ściana, w której jest ten taki kodeks, dekalog, który ma przypominać, kim my jesteśmy. Całkowicie się zgadzam. Prawda? Tak, tak. To jest super ważne, żeby w ogóle cała firma, jakby wszyscy w ogóle, którzy biorą w tym wszystkim udział, mieli dokładnie ten sam poziom wiedzy, tą samą informację na temat wizji. W ogóle dobrym też jest tipem, tak przy okazji wszystkich ludzi, którzy pracują w danej firmie, żeby też słuchać, jaka jest ich wizja, jak oni się utożsamiają i czym jest dla nich ta marka. Nie? Że często jest tak, że my z góry też mamy jakiś tam pomysł, ale jakby warto jest na pewno patrzeć z każdej strony, widzieć wszystkie perspektywy. Więc jakby jak najbardziej. Jeżeli wszyscy są zaangażowani, jeżeli wszyscy mają tę samą wiedzę, oczywiście nie chodzi o to, żeby wszyscy decydowali, ale angażowanie całego zespołu jest jakby... mamy większą szansę na to, że jakby w świat pójdzie dokładnie ten wizerunek, jakby tak będziemy postrzegani, jak chcemy. Wyszyno, tak, dokładnie. A powiedziałaś jeszcze o tym drugim elemencie, wizerunku marki. Tak. No właśnie, i czym jest wizerunek? No bo tożsamość, no to jest to, co my mamy w sobie, co o sobie myślimy i co chcemy pokazać. Emocje.
Tak, tak. Nasza wizja, misja, jakby to wszystko, co my chcemy powiedzieć światu o sobie. A jakby wizerunek to de facto jest, co ktoś o nas myśli. No jakby też jesteśmy, przełóżmy znowu to na osobę. Jesteś... Tak, a jest takie nawet, nawet nie tyle przysłowie, tylko powiedzenie, że twoją marką osobistą są słowa, które padają o tobie, gdy opuszczasz pokój. Tak, tak. I ktoś, pamiętam, jak ja to pamiętam, opublikowałam właśnie, to było, to otrzymałam, bo to ktoś z mądrych osób w Harvard właśnie Business Review takie zdanie sformułował. Ja pamiętam, jak to opublikowałam, to jedna z osób, pamiętam, skomentowała to, a co mnie to obchodzi, co mówią za moimi plecami. No właśnie, i to jest pytanie, jakie my mamy do tego tak naprawdę nastawienie i co, na czym nam zależy właśnie jako świadomym budowaniu czy swojego osobistego wizerunku, bo my sami możemy być właśnie własnym tym wizerunkiem, tak, jako marka osobista lub ta marka, którą my reprezentujemy. Tak, bo to się tyczy właśnie wielkich firm, małych firm, dokładnie, marki osobistej, to wszystko jest jakby na tych samych zasadach. Tak. No ale dokładnie tak jak mówisz, jakby wyrzucenie ego z tego wszystkiego i słuchanie właśnie krytyki jest tak cenne. Jakby fajnie jest słuchać pochlebstwa i to no, jest świetnie, to wiadomo, buduje nas. Buduje, oczywiście. Ale ta krytyka, ona nas buduje 5 razy bardziej i oczywiście szybciej. No. Tak, i to jest... To jest też coś takiego, co z tym wizerunkiem, ja sobie myślę, że a propos tej tożsamości, nie jesteśmy w stanie absolutnie zbudować spójnego wizerunku w momencie, kiedy nasz team nie wie, co jest naszą tożsamością. Tak. Tak. Prawda? O Jezu, tak, to jest tak, po prostu jakby strasznie, bardzo zauważalne i w momencie, kiedy ta tożsamość jest tylko w myślach właściciela, nie wiem, który pomyślał, poszedł właśnie po brand book, skontaktował się z agencją, bo ja o tym mówię, bo ja to naprawdę widzę, że tak się dzieje, że, bo ten rynek beauty, rynek medyczny ewoluuje, jest coraz większa świadomość właścicieli i oni kontaktują się z dużymi agencjami, mniejszymi, różnie to bywa, przychodzą z taką wielką księgą, jaką jest brand book, i sobie mówią, o, teraz wydaję pieniądze i już mi to wystarczy i już jest super. I nagle się okazuje, ja potem się spotykam z zespołem, po pierwsze jakby tam się nic nie zadziało, poza tym, że jest nowe logo umieszczone na Instagramie. Być może nawet się troszeczkę zmieniła komunikacja na Instagramie, ale zespół o niczym dalej nic nie wie. Tak. Nikt nie odbył z nimi rozmowy, nikt im nie przekazał tych wartości. No nikt tego po prostu nadal nie czuje, więc się nic nie zmienia. Dokładnie tak, zarażanie w ogóle, nie? Nawet tą pasją. Często w ogóle to jest super, kiedy masz firmę z misją, z wizją i zarażasz tych wszystkich ludzi, zatrudniasz tych ludzi, którzy właśnie się, którzy chcą się identyfikować, utożsamiać, którzy chcą nieść te same wartości, więc jakby no nie ma lepszej drogi. To prawda. Ja jeszcze bym tylko dodała tak na koniec tego naszego tutaj spotkania, że to ma taką samą wagę w przypadku jednoosobowej działalności, jak i już, nie wiem, szpitala prywatnego, chirurgii plastycznej, czy jakichś innych obszarów. Tu tak naprawdę w ogóle nie ma znaczenia ilość ludzi, którą my zatrudniamy, tylko tak naprawdę co dzisiaj, jako nawet ta jednoosobowa działalność, mam w głowie, co ma się zadziać za 5 lub za 10 lat. Zdecydowanie tak. No tak, no bo jesteś ty jedna. Masz piękną myśl do przekazania, super brand, jakby musisz zrobić, czy musisz, nie musisz, no różne chcesz, są. Jeżeli chcesz, tak, prawda? Tak, jeżeli chcesz, właśnie masz konkretny pomysł na to, jak chcesz się pokazać, to jakby to jest twój wizerunek i koniec, jakby to tutaj nie ma podziału. Prawda. Droga Joanno, chciałam ci bardzo podziękować za to spotkanie, a drogich słuchaczy tutaj zapraszam do kolejnych naszych odcinków wspólnych, bo dużo jeszcze powiemy na temat budowania, świadomego budowania marki gabinetów Clinique Beauty. Dziękuję pięknie.